razem omówmy moduł sprzedaży. W SAP Business One jest on dosyć rozbudowany. Jest tutaj wiele dostępnych funkcji. Możesz m.in. skonfigurować umowy ramowe sprzedaży, utworzyć ofertę, zlecenie sprzedaży, dokument wydania, obsługiwać zwroty, zaliczki i pełne płatności, czy też rozliczyć odbiorcę fakturą. Używając transakcji okresowych, możesz zdefiniować szablony dla cyklicznie powtarzających się transakcji. Na przykład, jeśli fakturujesz klienta miesięcznie na jakąś stałą kwotę. Funkcja wydruku dokumentów służy do wydruku partii dokumentów zgodnie z wprowadzonymi kryteriami wyboru. W tym przypadku, na przykład w zakresie dat. Z pomocą kreatora monitów możesz utworzyć i wysyłać monity do odbiorców w celu przypomnienia o zaległych płatnościach. Jak w każdym module, jest dostępny też zestaw gotowych raportów. Teraz rzućmy okiem na podstawowy przepływ pracy. Zaczniemy od utworzenia zlecenia sprzedaży. Możesz otworzyć je albo z bocznego menu, albo bezpośrednio z pulpitu. Przypomnę, że zlecenie możesz też dodać na podstawie oferty. Ale ofertowanie omówimy w module CRM. Zlecenie sprzedaży domyślnie uruchamia się w trybie dodawania. Jeżeli chcesz wybrać klienta, możesz wpisać nazwę w polu odbiorca lub wybrać z listy. Jeśli chcesz wyszukać klienta na liście po nazwie, kliknij dwukrotnie w nagłówek kolumny. Jeśli po kodzie, dwuklik na nagłówku w kolumnie kod partnera handlowego. Ja po nazwie odnajduję klienta Malmer. Wystarczy, że wpiszę literę M. Mogę też wyszukać tego klienta w polu nazwa, wpisując pierwsze litery nazwy. Klient podpowie się na podstawie wpisanych znaków. Jeżeli spojrzysz na listę, zauważysz na przykład kontrahenta gotówkowego. Mógłby to być też klient jednorazowy. Możesz używać tej kartoteki w dokumentach w przypadku sprzedaży incydentalnej, kiedy wybierasz tą kartotekę, a dane uzupełniasz w samym dokumencie. Pamiętaj o skrócie Ctrl+Tab, wpisując nazwę. Widzisz tu też potencjalnych klientów, których kody zaczynają się od L, jak lead. Możesz też z tego miejsca dodać nowego klienta. Ja wybiorę z listy firmę Malmer. Podpowiada się osoba do kontaktów. Jeśli na kartotece partnera handlowego dodanych jest więcej osób, możesz ją zmienić wybierając z listy. W prawym górnym rogu znajduje się numer zlecenia, a następnie status, który w tym przypadku jest otwarty. Dalej widzę datę księgowania i datę dokumentu. Datę dostawy musisz uzupełnić, by móc dodać dokument. Możesz wpisać datę ręcznie, wskazać ją w kalendarzu lub użyć skrótu. Na przykład plus 7D jak days, czyli plus 7 dni od daty zamówienia. Poniżej znajdują się pozycje zamówienia. Pamiętaj, że to, jakie kolumny są widoczne na dokumencie i ich kolejność, można ustawić w ustawieniach formularza w zakładce Format tabeli. Ja na przykład zaznaczę opis towaru. Kolejność możesz zmienić łapiąc i przeciągając dane pole w odpowiednie miejsce. Żeby wprowadzić dane, ustaw kursor w polu Indeks. Pojawi się ikona listy. Możesz więc znaleźć dany produkt czy usługę na liście. Możesz też po prostu przewinąć listę w dół, zaznaczyć wybrane pozycje z klawiszem Ctrl lub z klawiszem Shift. Możesz użyć pola Szukaj. I tu podobnie jak na innych listach, kliknij dwukrotnie na główek kolumny, której chcesz szukać, na przykład opis towaru.
Wpiszmy drukarkę. Kliknij dwukrotnie wybraną pozycję, by ją dodać do dokumentu lub zaznacz ją i kliknij przycisk Wybierz. Możesz też bezpośrednio w polu Opis wpisać fragment nazwy i wybrać w ten sposób określoną pozycję. Możesz też dodać kolejną pozycję. Wpisać fragment szukanej nazwy. W ten sam sposób możesz dodawać kolejne pozycje. Ceny zostawiam cennikowe. Zmienię tylko ilość. Natomiast suma, jak widzisz, przelicza się automatycznie. W zakładce Logistyka mamy dane do faktury i dane dostawy. Podpowiadają się adresy domyślne z kartoteki klienta. W tym przypadku mam jeden adres. Możesz również wskazać rodzaj wysyłki. Ja wybiorę na przykład przewoźnika DHL. Pojawia się komunikat z pytaniem, czy aktualizować istniejące pozycje. SAP Business One dla większości tego, co nazwiemy dokumentami sprzedażowymi, takimi jak zamówienia sprzedaży, będzie aktualizować informacje na podstawie wiersza, aby można było wykonywać dostawy częściowe. Najważniejsze informacje są wprowadzone. Po prawej stronie na dole widzisz podsumowanie kwot. Dodając dokument, masz do wyboru trzy tryby dodawania. Dodaj i utwórz nowy, jeżeli chcesz przejść do dodawania kolejnego dokumentu. Dodaj i wyświetl lub dodaj i zamknij. Dokument został dodany. Tryb zmienił się na tryb wyświetlania. W kolejnych krokach zajmiemy się realizacją zlecenia.